Czyli wyjście na górę syna i część druga. To było teraz do telewizji. Tak, wczoraj żeśmy się ocierali cały czas o to doświadczenie sfrustrowania na takim poziomie właśnie tego, że Pan Bóg jest obecny blisko, ale jest w gęstym obłoku. Jest zakryty. Bóg się objawia, zasłaniając się. Ponieważ mamy też swoje frustracje odnośnie Pana Jezusa, to trzeba też powiedzieć, że to, co w Starym Testamencie mówiło się o postaci chmury, właśnie takiego gęstego obłoku, który okrywa tajemnicą obecnego Boga, to w Nowym Testamencie tym samym jest ciało Chrystusa. List do Hebrajczyków w rozdziale 10 mówi: Chrystus wszedł do miejsca świętego przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Tu jest właśnie ten moment takiego różnych oczekiwań, które się ma w stosunku do Pana Jezusa, związane właśnie z tym, że jest Bogiem, a jednocześnie jest człowiekiem, że w pewnym momencie nam się to wszystko jakoś tam spina, że też ta jego nauka jest jakaś taka za bardzo radykalna albo za mało radykalna. I tak mnóstwo jest takich rzeczy, które nam przychodzą w tym kontakcie z samym Panem Jezusem. Bóg, który jest światłem, objawia się przez ciemność. On, który cały jest majestatem, objawia się w pokorze. Naprawdę Boga można próbować zrozumieć jedynie poprzez takie swoje przeciwieństwa. Co to znaczy? To znaczy, żeby jeśli chcemy nie ulegać tym frustracjom, tym pierwszym frustracjom, wczorajszym, to trzeba pozwolić Bogu pozostać w ukryciu. Pozostać w takim intymnie obecny, ale w postaci obłoku, który cały czas towarzyszy temu ludowi przez tą drogę i cały czas jest też na tej górze Synaj, ale jest niedostępny. Jest bardzo blisko, ale jednocześnie jest niedostępny. I z drugiej strony trzeba pozwolić Panu Jezusowi pozostać Bogiem pod tym, tą zasłoną ciała. No więc co? W tej trasie, jeśli tak się już zgodzimy na taką rzeczywistość Pana Boga, który jest obecny, bardzo blisko, ale zakryty, no to mamy kolejną konfrontację. Konfrontację ze sobą. Ze swoim wspinaniem się, swoim podążaniem. Tauler w kazaniu 40 mówi: człowiek będzie wówczas do tego stopnia pozostawiony samemu sobie, że absolutnie nic już nie będzie wiedział o Bogu. Popadnie w tak wielki niepokój, że zapomni już nawet, czy kiedykolwiek znajdował się na właściwej drodze. No bo praktyka ujawnia wiele rzeczy. I z czasem tej drogi też wiele rzeczy stajemy się coraz bardziej świadomi. Coraz bardziej nas jakby widzimy różne rzeczy. No i pojawia się to pytanie, które zadał sobie Mojżesz przy górze Choreb, kiedy słyszy to wezwanie: idź i powiedz ludowi, że wyprowadzam ich z niewoli. Kimże ja jestem? Kimże ja jestem, niesie ze sobą całe to doświadczenie takiej frustracji. Pozwólcie, że przypomnę, czym jest ta frustracja, żebyśmy wiedzieli, jak się do tego odnosić. Frustracja, stan emocjonalny, którego doświadczamy. Ilekroć nasze oczekiwania zostają zawiedzione. Jest to udaremnienie oczekiwań, czyli przeżywanie sytuacji, w której żywione uprzednie oczekiwania okazują się niemożliwe do spełnienia lub spełniane są w niewystarczającym stopniu. I jak wczoraj powiedzieliśmy sobie, ta frustracja może dopadać nas tak nieświadomie, po prostu te
frustrujące impulsy się kumulują, aż w końcu dochodzi do pewnego momentu, w którym się to przelewa. Wtedy jest ten cały wylew frustracji. Ten wylew frustracji może dotyczyć agresywności, która na przykład jest skierowana wobec samego siebie, będzie się przejawiała zgorzknieniem, zniechęceniem i brakiem sensu życia. No więc co? Frustracja sobą samym. Ja sobie nazwałem to własnym życiem, które jest tak ludzko biedne. Życie, które jest tak ludzko biedne. Jakby się chciało mieć takie oczekiwanie, żeby było ono jakieś takie mniej takie biednoludzkie, a bardziej jakieś takie duchowe. Cokolwiek rozumiemy przez to słowo duchowe, ale jakieś takie inne, przynajmniej jakieś takie doskonalsze. To znaczy, że frustruje mnie moja własna niemoc, frustruje mnie moja głupota, frustruje mnie brak siły ducha i chyba najbardziej frustruje mnie grzech. Frustruje mnie grzech. No to przeczytajmy sobie, co to jest tam u tych naszych przewodników. Wczoraj byliśmy w 19 rozdziale Księgi Wyjścia. Dzisiaj czytamy rozdział 20. Wtedy wypowiedział Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Bo ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego imienia w błahych rzeczach. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz tym się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem Pana, Boga Twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy, ani Ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w Twoich bramach. W 6 dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, 7 zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czci Twego ojca i Twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwa jako świadek, nie będziesz pożądał domu Twojego bliźniego, nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do Twego bliźniego. Dekalog. A teraz zobaczcie reakcję. A cały lud, postrzegając gromy i błyskawice oraz głos trąby i górę dymiącą, przeląkł się i drżał i stał z daleka. I mówili do Mojżesza: Ty rozmawiaj z nami, a my będziemy Cię słuchać. Ale Bóg niech nie rozmawia z nami, abyśmy nie pomarli. Mojżesz rzekł do ludu: Nie bójcie się. Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli. Zobaczmy tę reakcję. Oni, słysząc to wszystko, uświadamiając sobie, że ich życie dalekie jest od tego dekalogu, który zostawił im Bóg. Dlatego się boją. I sfrustrowani własnym życiem, sfrustrowani własnym stanem, własnym grzechem, tym świadomością, że są poza tym Bożym prawem, które Bóg dzisiaj im objawia, no chcą, żeby ktoś inny za nich rozmawiał. I myślę, że to jest pierwszy z takich elementów, który się nieustannie pojawia. Jeśli dochodzę do świadomości własnego grzechu,
tego sfrustrowania, tą moją ludzką biedą, to zaczynam odczuwać takie drżenie, które mi mówi, lepiej, żeby się inni za mnie pomodli. Kiedyś jeden z uczniów przyszedł do Abba Antoniego i mówi, Abba, pomódl się za mnie. A Abba Antoni mówił, ani ja się nad tobą nie zmienię, ani Bóg, jeśli ty sam nie zdobędziesz się na gorliwą modlitwę. Przemienia się ten człowiek, który się modli. Ale to doświadczenie tej własnego sfrustrowania najczęściej nas tutaj blokuje. I chętnie by było, ty z nami rozmawiaj, my będziemy cię słuchać, ale Bóg niech do nas nie przemawia. Niech on do nas nie przemawia. To się z tym wiąże. Z drugiej strony, nie wiem, czy tak wy macie, ale ja mam taką fascynację swoją, fascynację różnymi historiami życiowymi, które są takie inspirujące. Można ich wymieniać dużo. No ostatnio taką inspirującą historią był Desmond Doss, ten amerykański żołnierz, który nie dotknął broni, a został odznaczony najwyższym odznaczeniem wojskowym ze względu na to, że uratował 76 rannych w czasie wojny. Nie dotknął broni w imię przykazań, przestrzegania przykazań Bożych, ponieważ jest powiedziane nie zabijaj, więc on po prostu nie chciał dotykać broni. Wiele się z tego powodu nacierpiał, ale rozmawialiśmy z Darkiem kiedyś na ten temat sporo i zastanawialiśmy się, co nas tak najbardziej pociąga w tych historiach. Bo to mogą być różne historie, to akurat jest Desmond Doss, ale właśnie w historiach tego typu. Co jest takie najbardziej pociągające? Co jest takie najbardziej fascynujące? I stwierdziliśmy, że najbardziej pociągająca jest ta prawość. Ta prawość, która mówi o takiej sile wewnętrznej, nie? Że on mimo trudności, mimo tego, że go tam obili, mimo że go szantażowali, on stwierdził, że jednak on będzie służył Ewangelii i prawu Bożemu, a nie temu, co oni chcą. Taka wewnętrzna prawość i dobroć, one fascynują. Mnie przynajmniej fascynują. To jest takie coś, co pociąga. Taka nieugiętość też w tym wszystkim. Ale jednocześnie przy tej fascynacji znowu doświadczam swojej frustracji. No bo jak patrzę sobie na takiego gościa i odnoszę go do siebie, no to znowu ta frustracja się pogłębia. No bo sobie mówię, człowieku, a ty z czym do ludzi? Z czym do ludzi? Nie? Jak daleko jeszcze w tym spostrzeżeniu, w tej swoim doświadczeniu tej ludzkiej biedy, jak daleko jest do tego. A jednocześnie to pociąga. I to mi dało do myślenia, ponieważ ja sobie uświadomiłem, że tak naprawdę takie proste, prawe, dobre życie, ono mi daje najwięcej pokoju. Najwięcej pokoju. Takiego, jak to wszystko idzie tak po prostu, tak jak ma iść. Natomiast ten moment, kiedy przychodzi grzech, on jest frustrujący, dlatego że on wywołuje takie patrzenie na siebie i tu zastanawiałem się przez dłuższy czas, powiem wam szczerze, jak nazwać to patrzenie na siebie. I jedynym słowem, które mi przychodzi na myśl i chyba najlepiej to oddaje taki sposób patrzenia na siebie po grzechu, jak sobie to uświadomisz, to jest patrzenie pogardliwe. Nie? Tak mi to zagrzmiało, że tak patrzę na siebie pogardliwie. I mało z tego, że patrzę na siebie pogardliwie, bo to już nie chodzi o prawo, tylko chodzi o samo to doświadczenie tej własnej, tej ludzkiej biedy. Zaczynam patrzeć na siebie pogardliwie. I teraz, niezależnie od tego, jaką mam koncepcję Pana Boga, niezależnie od tego, jak go sobie nazwę, albo jak próbuję go odnieść do siebie, tak czy inaczej, takie naiwne, Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, tutaj się nie sprawdza. Tutaj raczej jest to drżenie, że to on prawdopodobnie też na mnie patrzy tak pogardliwie. I tu się zaczyna pewien problem, którym chciałem się najpierw zająć. Czyli taka frustracja sobą samym, tą biedą ludzką i tą niemożnością sobie z tym poradzenia. Na tej drodze na górę Synaj, na tej drodze duchowej, bo to jest taka metafora całej drogi duchowej, wiele rzeczy trzeba zostawić.
W praktyce medytacji tego doświadczamy nieustannie, siedząc godzinami, godzinami. Wiele rzeczy trzeba puścić. Wiele rzeczy już trzeba zostawić, kiedy się przyjeżdża do Lubienia, a jeszcze więcej rzeczy trzeba puścić, kiedy zaczyna się to siedzenie, ta praktyka. Żeby wejść na tą górę, trzeba zostawić zgiełk, tłum, trzeba zostawić świat, trzeba zostawić pracę, trzeba zostawić bliskich, trzeba też zostawić siebie samego. Ale nade wszystko na tej drodze trzeba zostawić grzech. Dlatego, że u Izajasza w 59 rozdziale jest napisane, to jest rzecz, która wykopała przepaść pomiędzy nami a Bogiem. Przepaść. Pismo Święte mówi o Bogu w bardzo różny sposób i mówi też w bardzo różny sposób o grzechu, ale ja chciałem powiedzieć o jednym takim skojarzeniu, które bardzo mi pomaga tak sobie pomyśleć w ogóle, jak go nazwać. Mianowicie list do Hebrajczyków mówi, że żeby biec ku Bogu trzeba odłożyć wszelki ciężar. I ten ciężar, słuchajcie, po grecku oznacza onkos. To jest dokładnie ten sam wyraz, od którego pochodzi onkologia. Onkos to jest guz. A w czasowniku on po prostu oznacza zwodzić. To znaczy, sugeruje taki słodki uścisk, ale duszący. Słodki, ale duszący uścisk. Guz, onkos, ciężar to jest guz. To jest coś, co powoduje chorobliwy stan. I to jest ta przeszkoda. Ta przeszkoda... Najpierw nie chcę się tym bardzo zajmować, ale chcę tego dotknąć, że to jest ta przeszkoda. I tej przeszkodzie właśnie, kiedy sobie to człowiek, że ja sobie to uświadamiam, to rodzi się frustracja. Czy jawna, czy niejawna, ona rodzi się i jest. Tak? Kimże ja jestem? Kimże ja jestem? Tyle lat. Tyle zaangażowania lub braku zaangażowania, bo ten brak zaangażowania też frustruje, nie? Żebyś chciał i nie idzie. Chcesz coś zmienić, nie idzie. I to też frustruje. Tak czy inaczej, jestem sfrustrowany moją ludzką biedą. Moją ludzką biedą. I teraz sam fakt tego grzechu i to, co po nim następuje, czyli to pogardliwe spojrzenie na siebie, i frustracja, one tak naprawdę są wypełnieniem tej przestrzeni pomiędzy mną a Bogiem. Dlatego ja nie mam tam dostępu. Ja się głównie zaczynam kręcić wokół siebie, wokół tego, jak bardzo jestem kiepski i jak bardzo nie mogę Boga zobaczyć. Dlatego Go nie mogę po prostu zobaczyć. Dlatego Go po prostu nie mogę zobaczyć. U Teofila z Antiochii, to jest bardzo stary taki tekst, przeczytałem, ty mówisz, pokaż mi twojego Boga, a ja ci powiadam, pokaż mi, jakim jesteś człowiekiem. To znaczy, zaraz Teofil dodaje, że Bóg może być widziany tylko przez tych, którzy mają zdrowe oczy, którzy wpatrują się w Niego, a nie we własną frustrację. Bo słońce może świecić, nie chce świecić ile chce, ale jak ktoś jest ślepy, to nie będzie wiedział, że to słońce świeci. Tak? To jest prosta sprawa. Będzie najwyżej negował i mówił, że to jest coś innego. Że to nie to. I to myślenie, myślę, że to jest dużo ważniejsze, dużo gorsze niż sam grzech. Dlatego, że grzech, Juliana z Norwich mówiła, grzech musi być. Musi się wydarzyć. Bo on jest doświadczeniem tego, żeby człowiek się nie skupiał na sobie, nie dążył do samo auto doskonałości. Ale to ta frustracja i to myślenie o sobie w ten sposób, ono jest tym momentem, w którym zaczynam się kręcić wokół siebie samego. I takie, nie wiem, wydaje mi się, że to jest dość powszechne. Czy chcesz, czy nie chcesz, gdzieś z tyłu głowy jest taka świadomość, że Pan Bóg może też na mnie tak patrzeć. Coś nam wywijasz i myślisz sobie, no nie no, wstyd, po prostu wstyd. Po prostu wstydzę się stanąć przed Nim.
Wtedy się stanę przyjął. No i chciałbym dotknąć takiego problemu teologicznego tutaj, żeby wam pokazać, jaka jest droga wyjścia z tej frustracji. Otóż wydaje się, że to jest pewna dwuznaczność. Z jednej strony Bóg jest miłosierny, a z drugiej strony, mimo tego, że wiem o tym, że jest miłosierny, to ja zawsze, za każdym razem, jak doświadczam tego grzechu, to i tak odczuwam to drżenie, które tutaj jest. I to nie, niezależnie od tego, jak ja sobie o tym mogę mówić, to gdzieś tam to jest we mnie pulsujące. No więc ta dwuznaczność nie polega na tym, że Bóg raz jest surowy, raz jest miłosierny, raz jest litościwy, raz jest karzący, w zależności od swojego kaprysu, ale dlatego, że jak powiedzieliśmy, jest zakryty i objawia siebie przez paradoksy, to także tym największym paradoksem, jakim się objawia, to jest krzyż. Krzyż. Ukrzyżowany jest właśnie tym połączeniem przeciwieństw. Połączeniem przeciwieństw. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 21, mówi, że Bóg uczynił Chrystusa grzechem dla nas. On go uczynił grzechem i przybił go do krzyża. To znaczy, że Jezus jako grzech zostaje przybity, dlatego że Bóg miłosierny jest nieubłagany w stosunku do grzechu. Wiąże się to z tym, że ten ukrzyżowany jest najwyższym objawieniem Boga żyjącego. W tym znaczeniu, że krzyż jest najbardziej strasznym nie wobec grzechu i najbardziej miłosnym tak wobec grzesznika. To jest jedno. I tutaj się to pojawia bardzo ważna rzecz. Po łacinie to fajnie brzmi. Odi tua amo te. Nienawidzę twojego grzechu, ale kocham ciebie. I to jest właśnie to, bo to dlatego, że Bóg nie może się zgodzić na coś, co jest moim rakiem, co jest moim onkos, co jest moim guzem. On nie może się zgodzić na to, że ja jakby popadam cały czas w tą chorobę. On musi wydać temu... On jest przeciwko nim, tak samo jak ja jestem przeciwko nim, bo tego sam doświadczam. Dlatego, że jest przeciwko, dlatego to jest największe takie doświadczenie miłości. Więc bardzo ważne jest w tej frustracji, szczególnie kiedy przychodzi ci takie pogardliwe, chęć pogardliwego spojrzenia na siebie, to sobie przypomnij to zdanie. Nienawidzę swoich grzechów, ale kocham ciebie. To jest bardzo ważna wskazówka, dlatego że już przestań kontemplować te rzeczy, które są za tobą. Przestań się frustrować, że jesteś takie biedactwo, bo to wszyscy wiemy. To po prostu wszyscy wiedzą. Tak się czasami zdaje, że wszyscy tak wiedzą, że to jest to takie biedactwo. I tak. I Pan Bóg też to wie, ale mimo tego mnie kocha. Dlatego ten krzyż jest jedno takim spojrzeniem na moją, że masz możliwość, żeby iść dalej. I tu jest ten moment drugi, który chciałem zaznaczyć. Dlatego, że ta frustracja, sfrustrowanie sobą samym, to jest to, co lud tu dzisiaj postrzega, te gromy, błyskawice, widzi siebie w kontekście tego prawa Bożego i mówi, ty z nami mów, ale Bóg no, do nas nie mówi. Bóg to do nas nie mówi. Ta frustracja z tym związana, ona jest po prostu de facto skupieniem się na sobie. Skupieniem się na sobie. I ona, i to myślę, wydaje, że jest dużo większą, gorszą konsekwencją tego, jest to, że ona uniemożliwia czynienie dobra. Albo bardzo utrudnia czynienie dobra. No nie wiem, czy macie takie doświadczenie, że im więcej jesteś sfrustrowana, czy sfrustrowany, im bardziej się tak skupiasz, jak ty jesteś biedny, jak ty jesteś do niczego, jak ty sobie nie, jak ty jesteś to po prostu... Tym mniej widzisz w ogóle, po pierwsze, ludzi, po prostu drugie rzeczywistości, wydarzeń. Bo cały czas mnie męczy to, jaki ja jestem beznadziejny. To myślenie, jaki ja jestem beznadziejny, zamyka na czynienie dobra. Zamyka na czynienie dobra. Zamyka na to, żeby być dobrym. No to wracamy do tej fascynacji mojej. No jeżeli tak naprawdę, i to jest, chciałem powiedzieć, że ostatni czas mieliśmy tu chyba wszyscy w klasztorze.
przynajmniej ja osobiście to bardzo jakoś tak wybrałem, ten moment żegnania się z ojcem Karolem, to santo subito na pogrzebie, te tłumy, ta atmosfera, która nie była atmosferą w ogóle pogrzebową, tylko uroczystości przejścia do nieba. To wszystko uświadomiło mi, czy pokazało mi całe życie ojca Karola, który po prostu był dobry. On po prostu był dobry. On po prostu był prawy i dobry człowiek. I wydaje mi się, że, znaczy jestem pewny, że w ostatecznym rozrachunku coś takiego jak zaawansowanie duchowe lub intymny kontakt z Bogiem jest dla nikogo niezmierzalne. To jest absolutna tajemnica pomiędzy mną a Wszechmogącym. Natomiast to, co zostaje, to jest właśnie to, co nas bardziej, najbardziej fascynuje. Prawość i dobroć. Prawość i dobroć, to zostaje. A ta prawość i dobroć, one oznaczają odejście od siebie, zobaczcie. Żeby być dobrym, musisz zapomnieć o sobie. To ojciec Karol mi za każdym razem to powtarzał. Wiele razy. Jak się uśmiechał. Kiedyś pytałem o ten uśmiech. On mówił mi wprost, mówi, ja nie mam prawa zarażać ludzi moją frustracją samym sobą. Nie mam prawa. Więc nawet jeżeli ja coś tam przeżywam, swoją frustrację, bo każdy przeżywa frustrację sobą samym, to jednak to, co jest najbardziej, co jest bardziej istotne od tej frustracji, skupienia się na sobie, to jest bycie dobrym. Bycie dobrym i prawym. I to jest ten punkt, który jest bardzo ważny. I teraz, jeżeli sobie uświadomię, że oditua amo te, nienawidzę Twoich grzechów, ale miłuję Ciebie. Amen. I otwiera mi się przestrzeń do tego, żeby nie zamykać się w tym pogardliwym spojrzeniu na siebie, we frustracji sobą samym, tylko oddać to Bogu i iść dalej. I czynić dobrze. Wytężać siły ku temu, co przed nami, mówi święty Paweł, a nie ciągle wracać do tego, co za nami i czynić dobro. A to, że doświadczamy tej ludzkiej biedy na tej drodze na Synaj, niezależnie od ilości czasu, godzin i lat poświęconych praktyce życia duchowego, to według starożytnej tradycji ojców, której dziedzicem jest Jan z Wałamu, jest po to, żeby nas zachować w pokorze. Jan z Wałamu przypomina, że Pan Bóg nawet świętych utrzymuje, pozwala, żeby były wady ze względu na ich pokorę. Ze względu na ich pokorę. Więc to jest ta rzecz, tak? Jeszcze to doświadczenie tego bycia dobrym i prawym, to też jest właśnie doświadczenie tego pożegnania z ojcem Karolem. Że ono dotyka codzienności. Ona nie jest jakimś nadzwyczajnym rzeczą, tylko jest po prostu zwykłą codziennością. Jest takim zwykłym przekroczeniem siebie w małej rzeczy. Ten jeden kroczek. Ten jeden moment przekroczenia. Tego, że mi się nie chce, ale to robię. Tego, że mogę zrobić inaczej, ale robię w ten sposób. To jest ta siła, która jest w środku. To jest ta siła, która jest w środku. Pamiętacie, że powiedziałem we wtorek przy okazji mszy świętej wotywnej o świętym Benedykcie, że są takie trzy filary. Nie wiem, czy pamiętacie te trzy filary, ale je przypomnę. Gorliwość w modlitwie, pełnienie dobrych uczynków i miłość bratnia. To są trzy filary, które można uznać za filary duchowości benedyktyńskiej, ale każdej duchowości chrześcijańskiej. To jest Ewangelia. Gorliwość w modlitwie, pełnienie dobrych uczynków i miłość bratnia. Powiedziałem też, że te trzy filary to są jednocześnie przestrzenie, w których ulegamy najczęściej zniechęceniu, a dzisiaj mogę to doprecyzować, ulegamy zniechęceniu ze względu na frustrację. Gorliwość w modlitwie wiąże się z frustracją na Pana Boga. Między innymi. To jest pierwszy etap wejścia na góry Syna. Że ja po prostu mam z Nim coś. I dlatego mam trudność w modlitwie. Tak? Ta trudność w modlitwie wiąże się z frustracją sobą samym, że doświadczam takiej ludzkiej biedy,
To jest pełnienie dobrych uczynków. Dlatego jestem niezdolny do pełnienia dobrych uczynków, czyli do bycia po prostu dobrym, bo się tak bardzo fiksuję na sobie. Tak? A trzecia rzecz to będzie jutrzejszy odcinek. Miłość bratnia, czyli frustracja drugą osobą. Że w miłości do drugiej osoby mi przeszkadza to, że ja ciągle żywię jakieś oczekiwania do niej, świadome czy podświadome, które są w mniejszym lub większym stopniu mnie zawodzą. I tam są różne kręgi. Ale to będzie jutro. Więc dzisiaj jakby w tym doświadczeniu wstępowania na górę Synaj, kiedy jesteś sam i wiele rzeczy się ujawnia, to doświadczasz takiej po prostu ludzkiej życie, które jest ludzko biedne i frustracji właśnie z własną niemocą, głupotą, brakiem siły ducha, ale najbardziej frustracją związaną z grzechem, które wiąże się z takim pogardliwym spojrzeniem na siebie samego. Więc żeby temu nie ulegać, trzeba pamiętać o tym jednej rzeczy, że ta miłość krzyża, ona mówi nie grzechowi, ale jest absolutnym i ostatecznym tak dla człowieka. Dla człowieka. To jest, on stał się grzechem dla nas. Dlatego to jest ten moment. Więc nie zamykaj się w tym. To jest właśnie to nie szukaj samousprawiedliwienia. Nie szukaj własnej drogi do zbawienia. Tylko zdaj się na tą drogę, która już została odkupiona. Tak? Ona już została odkupiona. Więc nie odituła amo te. Nienawidzę twojego grzechu, ale kocham ciebie. A to otwiera perspektywę do tego, żeby wytężać siły ku temu, co przede mną. To znaczy otwierać się na pełnienie dobrych uczynków. Po ostatecznym rozrachunku. Nie liczy się, jak bardzo jestem biedny i kiepski, bo wszyscy jesteśmy. Nie liczy się, jak bardzo się poddaję tej frustracji, tylko liczy się, zostaje tak naprawdę to, jak bardzo udało mi się, w jakim stopniu udało mi się być dobrym i prawym. To znaczy zawalczyć o tą siłę ducha, która jest w środku. To się dokonuje na tej drodze. Tak? Na tej drodze. Na koniec ten moment, kiedy Mojżesz pyta, kimże ja jestem, Panie, żebym miał iść teraz do Egiptu i stanąć wobec Faraona. Kimże ja jestem? To, co niesie ze sobą, to wszystko, co on doświadcza. Jąkam się i nie mogę się wysłowić. Jestem biednym pastuchem i nie wiem w ogóle, o co tu chodzi. Ty mnie też przerażasz tym w ogóle, tym, co mi mówisz i co ode mnie oczekujesz. I w ogóle jaka droga, gdzie, jaki Egipt, w ogóle jakie wyjście, o co tu chodzi w ogóle w tym wszystkim, to jest trochę na takiej analogia do stanu duchowego, w którym myślę, że bardzo wielu z nas się znajduje, że zaczynasz z entuzjazmem, a potem przychodzi ten moment konfrontacji i mówisz, no kimże ja jestem, no człowieku, co ty się wielce spodziewałeś po sobie, że będziesz teraz wielce, no nie wiem, medytujący, czy co ty będziesz, może duchowy, i tak nagle sobie uświadamiasz tą ludzką biedę i taką bezradność też w wielu momentach. I Mojżesz tego doświadczył bardzo mocno. Najpierw w Egipcie, wobec tego Faraona, gdzie magicy pokazują te same sztuczki. No jak? Później ta bezradność jego wobec tego ludu, który ciągle coś chce. To manna, to nie może być manna. To już się manna im znudziła. To przepiórki już im się też znudziły. To wody nie mają. To ciągle, ciągle coś. No, to można stracić naprawdę cierpliwość wobec czegoś takiego, nie? Ale jednocześnie w całej tej drodze, w całym tym doświadczeniu własnej niemocy, a także niemocy wobec drugiego człowieka, Mojżesz odkrywa to, kim jest. Dlatego Pismo Święte o nim powie, że już nikt nie narodzi się tak jak Mojżesz. On już odzyskał z siebie samego. Właśnie ta potrójna droga, gorliwość w modlitwie, pełnienie dobrych uczynków i miłość bratnia, to jest to wspinaczka na górę Synaj, która jest tak naprawdę odzyskaniem siebie samego. Paweł VI w przemówieniu na Monte Cassino w Dzień Świętego Benedykta, to czytamy,
mówi wyraźnie, że mnich, czyli człowiek odzyskany dla siebie samego, jest jednocześnie odzyskany dla Kościoła. To znaczy, to jest ta ukryta mądrość, która jest strzeżona w klasztorze dla każdego, nie wydarta mu, ale przechowywana. Więc to jest ta droga. Więc, no co, nie ulegajmy frustracji, a jeśli ona się pojawi, to trzeba pozwolić Panu Bogu pozostać w obłoku i za dużo więcej się nie spodziewać, bo on czasami jest jasny, a czasami ciemny i tyle. A druga sprawa, jak przyjdzie frustracja i pogardliwe spojrzenie na siebie samego, związane z doświadczeniem grzechu, to żeby się w tym nie zamykać, dlatego że odkupienie przyszło przez krzyż. Odi tua amo te. To jest coś, co może wyrwać z tego zapadnięcia się w siebie. To na razie tyle.